Jako prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu podpisałem właśnie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałka senatu Tomasza Grockiego. Chodzi o artykuł 129 Kodeksu Karnego, czyli zdradę dyplomatyczną. Przeczytam fragment, krótki fragment uzasadnienia. Tego typu wypowiedź, kiedy Polacy niosą ofiarną pomoc w obliczu katastrofy humanitarnej. Oraz realnego zagrożenia wojną może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody w postaci nałożenia sankcji międzynarodowych wobec Polski, a więc jej osłabienie lub nawet sparaliżowanie co w sposób oczywisty uniemożliwi pomoc Ukrainie, a także umożliwi państwu rosyjskiemu agresję wobec Polski. Bezsprzecznie swoim zachowaniem Tomasz Grocki zdyskredytował Polskę w oczach Ukraińców i innych narodów.